Miło przyjemnością witamy panią Edytę Geppert u nas w studiu kulturalnych.pl. Witamy serdecznie. Witam, dzień dobry. Pani Edyto, powiedziała pani w jednym z wywiadów, że nie lubi rozmawiać o sprawach błahych, więc przechodzimy od razu do sedna sprawy. Ta płyta, The Best Of, proszę państwa, ta właśnie płyta. Czekali na nią fani już od dawna, a czy pani również na nią czekała? Prawdę mówiąc, namawiana byłam na to wydanie już od bardzo, bardzo wielu lat przez różne firmy fonograficzne, a to, że się akurat teraz ukazała, przyczyniło się do tego to, że wyszło również DVD z pierwszych moich, rejestrujące moje pierwsze kroki w zawodzie, przegląd piosenki aktorskiej, pierwszy recital telewizyjny. Jedyny Sylwester. Jedyny Sylwester. Tak, wtedy się tak robiło takie programy. No i pomyślałam, że skoro udało się wyrwać z archiwów telewizji taki materiał i zostanie on dołączony do płyty, to spróbujmy to wydać. Dziś jak pani ogląda siebie samą właśnie w tamtych materiałach, jakie to są emocje? No troszeczkę widzę przede wszystkim, że bardzo byłam, czułam się nie na swoim miejscu mimo wszystko. Nie byłam jeszcze przygotowana na takie wyzwanie, tak mi się wydaje. Zawsze pani walczyła z nieśmiałością jako artysta? No niestety walczę cały czas, ponieważ dotarło do mnie, że mój zawód to nie tylko te piękne chwile ulotne w czasie koncertu i te spotkania z publicznością, ale również spotkania z państwem, wywiady. Niestety. No, znaczy, to jest mi bardzo przyjemnie i bardzo się cieszę, natomiast rzeczywiście no, ciągle mam z tym problem, ponieważ w ogóle mam problem z tym, żeby w tłumie przebywać, żeby rozmawiać z obcymi na tematy mnie bardzo dotyczące, ale już jest naprawdę nieźle. Ale przy okazji śpiewania rozumiem, że taka trema pani, pewnie jakaś trema jest, ale aż taka jest nie trema taka, jaka powinna być, uważam. To znaczy ta mobilizująca, ta sprawiająca, że każdy koncert jest taki nadzwyczajny. Natomiast nie ma już tego strachu, tego przerażenia na szczęście. Jest radość ze spotkania i ten niepokój taki, który no, wydaje mi się powinien być, bo to nigdy nie wiadomo, jak się taki wieczór skończy. Chociaż moje intencje są zawsze bardzo dobre. Pani Edyto, jak pani myśli, patrząc na te utwory, na czym polega moc tych utworów i tych pani interpretacji? Bo to przecież są evergreeny, to są piosenki, które cały czas funkcjonują, są śpiewane przez kolejne pokolenia. W czym tkwi ich siła? Brzmi to strasznie. Dobrze. Kiedy myślę właśnie o początku swojej drogi, jaki los dał mi ogromny podarunek, sprawiając, że tacy no, wybitni twórcy w tej dziedzinie, czyli pisali wtedy jeszcze Agnieszka Osiecka, Jonasz Kofta, Jeremi Przybora, Wojciech Młynarski, pan Jerzy Ficowski, Marek Danian. I to ci wszyscy twórcy wspaniali ofiarowali mi swoje piosenki, myślę, że to w znacznej mierze jest również ich zasługa. Natomiast na czym to polega? Myślę, że te piosenki po prostu są pisane przez ludzi mądrych, inteligentnych, z dystansem do życia, ludzi, którzy doskonale znają swój warsztat i w związku z tym mogły powstać takie perełki. Kiedy śpiewa, chce mi się żyć. Wie pani, kto tak mówi, a pani? Ja. Nie, Włodzimierz Kos. A pani może też. Kiedy śpiewam, chce mi się żyć. Tak, a on mówi, kiedy śpiewa, chce mi się żyć. Włodzimierz Korcz. Doprawdy. Kolejny ważny artysta. Tak. Myśląc tym razem o kompozytorach w pani życiu. Tak, tak, zaczynam zawsze, jak mówię, że tekst mnie niesie, dlatego troszeczkę może zapominam, aczkolwiek o kompozytorach, a ich rola jest no, przynajmniej równie ważna. No też ogromne szczęście, bo przecież właśnie Włodek Korcz, czy Seweryn Krajewski, czy Andrzej Rybiński. No, twórcy też
znakomici i no cóż ja mogę powiedzieć, mogę tylko podziękować i losowi, i im, że zaufali, że podarowali mi swoje piosenki. Znana jest pani z tego, że medialnie pani nie istnieje. Panią możemy słuchać, podziwiać na koncertach. Udaje ale, mi się. Tak, naprawdę bardzo dobrze to pani wychodzi. Jest pani w związku z tym zaprzeczeniem takiej tezy, o której się mówi, że dziś artysta bez mediów nie istnieje, że trzeba się pokazywać i im częściej, tym lepiej, to się wtedy dobrze sprzeda. Pani jakby w ogóle tą drogą nie idzie, ale co więcej, rzeczywiście pani bardzo się ukrywa przed światem. Zastanawiam się, czy to, co możemy usłyszeć w piosenkach, czy to są teksty, o które pani prosi poetów, i to są teksty trochę zdradzające Edytę Geppert, czy też jest to po prostu są jakieś spostrzeżenia o życiu, o świecie, ale one nie dotyczą prywatnej Edyty Geppert? One absolutnie mnie dotyczą. Staram się tak dobierać piosenki, aby były moją osobistą wypowiedzią. Natomiast staram się je prezentować w sposób artystyczny, nie bez ekshibicjonizmu. Tu między innymi też szkoła nauczyła mnie, jak występować, żeby to miało po prostu formę artystyczną, żeby to nie było takie wprost. Więc w ogóle moje śpiewanie, nie umiałabym inaczej śpiewać, gdybym nie wychodziła z tematem do ludzi, a z tematem takim, który mnie interesuje, który dotyczy mnie osobiście. Także tu absolutnie dla wnikliwego, a nawet chyba nie za bardzo wnikliwego słuchacza, jak się przysłucha moim piosenkom, bardzo dużo będzie o mnie wiedział. O tym, co myślę, o świecie, o ludziach, o życiu, miłości. Tym bardziej się cieszymy, że zawitała pani do nas do studia. Bardzo się cieszymy, a spragnionych Dziękuję. Spotkania z panią podczas koncertów możemy uspokoić, bo już niebawem koncerty. No koncerty są cały czas. Właśnie zakończyłam cykl trzy dni pod rząd w Kuźni Kulturalnej w Wilanowie, a jutro zapraszam państwa do Białego Stoku. Muszę włączyć teraz przytomne myślenie. 9 bodajże, jeśli mogę też zaprosić, to jest koncert w Radomiu. Natomiast 11 w Teatrze Polskim koncert poświęcony Przemysławowi Gintrowskiemu. Jestem tam jedną z uczestniczek. I 17 grudnia w Rampie. Bardzo pani dziękujemy. Dziękuję. Jeszcze raz przypominamy, The Best Of Edyta Geppert. Jest czego słuchać, jest co oglądać.